Zbyszek, można powiedzieć, że to taka mikroseria, 2 mecze, 2 gole z rzędu. Tak, dokładnie. Szkoda tylko, że nie wróciliśmy z pełną pulą punktów. Ale z kolei w poprzednim spotkaniu na własnym obiekcie ten gol na 1-0 miał swoją wagę i ciężar gatunkowy. Tak, dokładnie. Myślę, że ten też miał jakąś wagę, bo jednak remis też cenny. Ile w tym wszystkim, mówię o golu w Kluczborku, inwencji Zbigniewa Wojciechowskiego, a ile wbicia przez Daniela Świderskiego? Uważam, że całą robotę zrobił właśnie Daniel Świderski, a jakby znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Wróćmy do wątku, który poruszyliśmy w takiej półprywatnej rozmowie po spotkaniu z Kluczborkiem. Ten jeden punkt przywieziony z Opolszczyzny to zyskany punkt, czy stracone 2? Po analizie jeden i drugi zespół miał dużo szans na to, żeby cieszyć się 3-punktową zdobyczą. Myślę, że powinniśmy szanować, bo naprawdę był to trudny teren, a ostatnia akcja meczu pokazała, że dużo szczęścia nam sprzyjało w tym dniu. Z perspektywy rekordu MKS-u najgorsze jest to, że lider nie chce gubić punktów. Jeszcze mamy 10 kolejek przed sobą. Myślę, że to dobry czas na to, żeby zająć się sobą, a nie patrzeć w tabelę, bo niepotrzebna presja nam w ogóle nie służy. Bramkarze rekordu, co mówię na podstawie spotkań z minionej soboty, w top formie. Takie też głosy do mnie dotarły, to bardzo mocno cieszy, bo mocno pracujemy nad tym, żeby chłopaki pomagali całemu zespołowi. Niestety nie przyniosło to w dużej mierze punktów, ale mimo wszystko z samej postawy naszej bramkarzy jestem bardzo zadowolony. Konkurencja o miejsce w bramce jak chyba na żadnej innej pozycji. Dokładnie, no Krzysiek widział, co wyczyniał Paweł w rezerwach, więc też musiał jakby stanąć na wysokości zadania w Kluczborku. No i zagrał rewelacyjny mecz, bo uważam, że bardzo mocno przyczynił się do tego, że w końcowych minutach udało się ten jeden punkt zyskać. Fajnie, że gdzieś tam jest to doceniane i widziane. Ja zawsze robię wszystko, żeby wyglądać jak najlepiej. Przede wszystkim przykładać się na treningach pełną ambicją, pełną parą. I fajnie, że to potem przekłada się na to najważniejsze, czyli na mecz. Akurat ty spośród rekordzistów masz najbogatsze chyba doświadczenie w grze na poziomie 4. ligi. Czy to był najtrudniejszy mecz tego sezonu Pawła Florka? No myślę, że tak. Na pewno gdzieś tam przebieg meczu pokazał, że gramy z naprawdę dobrym przeciwnikiem i wiele tych sytuacji nie mieliśmy do strzelenia bramki. Na pewno był to mecz na wyciągnięcie, myślę, jednego punktu przy odrobinie więcej szczęścia, zwycięstwa, ale na pewno ciężki mecz. Jednym słowem odnieśmy się komentarzem do znakomitej również postawy drugiej jedynki rekordu Krzyśka Żertki. Obserwuję na bieżąco, jak drużyna się spisuje na boiska trzecioligowych i Krzysiu bardzo dobrze wygląda w tym momencie i on wytrzymał to jak najdłużej, nie? Wytrzymał to jak najdłużej, żeby ostatecznie ten awans do drugiej ligi udało się zrobić. Bardzo pracowita była ta sobota w Kluczborku. Tak, był to ciężki mecz na ciężkim terenie z w sumie bardzo ciężkim przeciwnikiem. Sporo pracy w pierwszej i w drugiej połowie, skończyło się wszystko remisem, no i chyba tak szczerze powiedziawszy to trzeba przyjąć ten remis za sprawiedliwy. 90. bodaj 3. minuta spotkania, niemal od połowy boiska wyjeżdża, że tak to kolokwialnie mówię, napastnik MKS-u sam na sam z tobą. Co wtedy, jakie myśli kotłowały się? No, że trzeba to złapać. Końcówka meczu. Pozostało tylko tyle, że uderzy gdzieś w moim rejonie, na całe szczęście piłka była blisko mnie na tyle, że byłem w stanie zareagować na to uderzenie. No i udało się tę sytuację wybronić, dowieźliśmy ten remis do końca. O parę dni wybiegniemy w przyszłość. Będzie bramkowa kontynuacja w Gubinie? No to zobaczymy. Zależy bardziej mi na tym, żeby wrócić z 3 punktami do domu. Dzięki za rozmowę. Dziękuję ślicznie.